Klasyka i nowość, hity i gnioty. Wszystko co najroczniejsze, straszne i tajemnicze znajdziesz na nekropolitan.blogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 28 lipca 2018 roku. Słuchacie właśnie 196. nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z wami y, dwaj niegroźni nieojcowie Adrian Busz z podcastu Cinema Podcast i z pełnej sali. Witam cię serdecznie. Witam wszystkich. Cześć, Szymas. No ja, Szymon szymaście Słuchaj, to nasz pierwszy duet chyba, nie taki poza tym nagrywaniem na żywo w splet, nie? Pierwszy raz się tak obowiemy um, zdalnie. W stu, stu, studyjnych warunkach, tak. W sumie tak. W końcu się udało. Tak, właśnie. W końcu moje... udało mi się w ogóle gościć, tak. E, no, więc. Tak się umawialiśmy, omawialiśmy, w końcu właśnie Transatlantyk nas zjednoczył, bo dzisiaj porozmawiamy o filmie, który obejrzeliśmy razem. Zresztą nawet te, dosłownie, tak, bo większość sensów jednak zaliczyliśmy osobno, nawet jeżeli ten sam film to w innych godzinach czy dniach. A akurat groźną matkę, bo o tym filmie będzie mowa, obejrzeliśmy razem. Tak, no, tematem... chyba dlatego że, dlatego, że horror pewnie, nie? <laughs> Możliwe. W każdym razie udało się, nie? No jesteśmy tutaj też w duecie, więc dobrze jest. Groźna Matka po angielsku Scary Mother w oryginale Sashishi Deda to gruzińsko-estońska koprodukcja z 2017 roku ze scenariuszem i w reżyserii Anny Uruszadze. To także, jak już słyszeliście w zajawce przed tygodniem, gruziński kandydat do Oscara. I film, który ogólnie zabrał jakąś absurdalną ilość nominacji i nagród na całym świecie. Mówię absurdalną, jak na właśnie takie kino jednak bardziej niszowe, autorskie, gruzińskie. Między innymi dostał główną nagrodę w Locarno, na festiwalu też w Sarajewie. Nie kilku innych miejscach? W, z, w zasadzie nie główną, bo to jest nagroda dla najlepszego filmu, chyba z tego co mi się wydaje. No, więc dla debiutu, nagrodę dla debiutu, dla reżyserki. Ale w lokalną mówisz, czy o Saga Tak, teraz? Tak, tak w, lok w lokarno. Mhm. Okej. Okay. No w każdym razie nagród zebrał całą masę jeszcze. Właśnie Anna Uruszadze to jest debiutantka. Tak to jest jej pierwszy film pełnometrażowy, ale jako ciekawostka warto zaznaczyć, że to jest Anna z tych Uruszadze, to znaczy jej ojciec za, za nakręcił też zresztą nominowane do Oscara mandarynki. To mhm. był bodajże 2013 o. rok. Mhm. To jest rodzina, nie? I... No to fakty, faktycznie, bo w sumie znany twórca, tak, u siebie, u siebie w Gruzji, więc yy, on kawałek, kawałek hitów e, filmowych miał. Pamiętam, że miał taki film Ochroniarz, chyba coś taki Opiekun. E, I pamiętam, że to też był bardzo popularny u nich film. E, to była już komedia sensacyjna. A mandarynki znowu zrobiły furorę u nas na Warszawskim Festiwalu Filmowym, mhm. więc no. Znaczy on ma więcej głośnych tytułów, tak, tak, tak. No więc mhm. yy, wszystko znaje w rodzinie. No i teraz o czym jest w ogóle ta produkcja? Otóż rozgrywa się w czasach względnie współczesnych. Trafiamy do takiej pustej, martwej, wyludnionej przestrzeni na przedmieściach Tbilisi i obserwujemy 50-letnią gospodynię domową Mananę. Manana mieszka z mężem i trójką dzieci w wieżowcu z wielkiej płyty. I kobieta stopniowo popada w apatię, odcina się od bliskich, poświęcając się przy tym swojej pasji, to jest pisaniu. Tworzy książkę, w której opisuje własną egzystencję, jednak nie realistycznie, naturalistycznie, a miksując ją z różnymi mitologicznymi wizjami, dawnymi wierzeniami, które zna dzięki temu, że jej matka opowiadała jej różne mity i legendy zamiast bajek, gdy manana była dzieckiem. I ta książka no właśnie, jedni, jak na przykład właściciel lokalnego sklepu papierniczego nazywają ją arcydziełem, w sumie to głównie on, a inni raczej widzą w niej grafomańską pornografię i nie widzą w niej żadnej większej wartości. Ważny znak to, że to jest książka, której Manana nie może skończyć, gdyż właśnie jej treść stanowi jej własna egzystencja, i jest to książka, która też jak gdyby rozbija w pewnym sensie te relacje rodzinne tutaj. No i e, może przejdźmy już do oceny powoli. No Adrianie, no jak tam z tobą było. Co dostrzegasz w tym filmie, jak to oceniasz? Mm -hmm. To jest w ogóle film, na który wybrałem się w, 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 pewnym momencie, w pewnym momencie, właśnie myśląc o Transatlantyku przez pryzmat nowych horyzontów, bo tam będzie to w sekcji nocne szaleństwo, czyli takich właśnie szalonych, gatunkowych rzeczy sekcji. I na Transatlantyku chciałem to zobaczyć jeszcze, tak żeby dowiedzieć, dowiedzieć się w sumie mniej więcej, co to jest i polecić znajomym, ale również z tego powodu, że w tym momencie obejrzę tutaj, nie będę musiał oglądać tam. Będę mógł sobie wtedy coś innego zobaczyć. W tym czasie. I powiem Ci tak. Obietnica gatunkowości szaleństwa, które, który dał Wrocław, a nie, a nie transatlantyk, trochę mnie zmyliła. Mhm. Trochę mnie zmyliłam. Faktycznie mamy do czynienia z cichym, artystycznym kinem skupionym na głównej bohaterce kobiecie i przeżyciach, ale to, jak film odwzorowuje te przeżycia, jakie rysuje na taśmie filmowej, nie opiera się na dialogach. Słyszymy w pewnych momentach, właśnie i wizja to jest szalenie ciekawe, że wizja bohaterki e, zupełnie nie jest przez nią, przez nią jakoś reprezento reprezentowana, tylko przez jej czyny i przez to, co ona pisze. E, to jest super świetne, że ta książka, którą ona pisze i tworzy, e, kilka razy możemy ją usłyszeć w głośnikach, jakieś większe fragmenty, czasami całe akapity, i w tym momencie jakoś ułożyć sobie e, wizję tego, kim, kim ta bohaterka jest. Na samo samo dzieło jako rzecz właśnie autorska mówisz, mówi, że przechodzimy do oceny, ocena jest bardzo trudna. Ocena jest bardzo trudna. Bo z jednej strony film ma większe ambicje niż ambicje przerastają ten film, a z drugiej strony, to generalnie sama wizja autorska jest tak głęboka, tu jest tyle dyskusyjnych tematów, tyle możliwości rozmawiania o tym, że powiem ci szczerze, nie mam nie wiem od czego zacząć. Bo jak spojrzymy, jak spojrzymy już z perspektywy opisu i spojrzymy potem z pierwszych. Scen to jest film o pewnej ciasnocie w rodzinie. O małym mieszkanku w blokowisku, gdzie nikt nie ma tak naprawdę własnej przestrzeni dla siebie, gdzie każdy też ingeruje w to, jak, jak funkcjonuje, jak żyje. Bohaterkę poznajemy, gdy ona wraca do domu i już, już synowie mają do niej jakieś pretensje. Tak pojawia się krytyka jej wyglądu ze strony męża. To jest, I ona w ogóle na to nie reaguje, bo w pewnym, w pewnym sensie tak przyswoiła sobie pewien wzorzec zachowań, ale jednocześnie sami już czujemy tę ciasnotę, ciasnotę w tym mieszkanku. Znaczy, że, ale właśnie wiesz, ciasnota, to, to słowo nie pasuje jakoś tutaj, bo okej, okay, czyli zacząłeś od kwestii dramatu rodzinnego, rzeczywiście mm -hmm. przy, przy tym się zatrzymajmy na chwilę, potem przejdziemy do samej tak. choroby psychicznej, jako też tematu i do prozy, do tej książki, sztuki, nie? Zostajemy przy rodzinie. Mm -hmm. Słuchaj, mówisz o tej ciasnocie. Ja właśnie czuję, że tam... Znaczy, to jest ciasnota, ale bardziej taka. Y Psychiczna, a nie fizyczna, bo jednak to mieszkanie ich, yy, okej, okay, tam są, nie wiem, wąskie przejścia między pokojami, ale to jest nie mała wcale przestrzeń. Yy, ale to też nie, nie, jest, nie jest mała rodzina, wiesz? Mm -hmm, dlatego... Ale tak, ale właśnie, bo jak to wygląda? Yy, My widzimy tę apatyczną bohaterkę, przy czym ta apatia jest brana początkowo jako jakiś ekscentryzm właśnie pisarki, nie? Bo my nie wiemy do końca właśnie, czy ona ma po prostu taki dzień, czy ona jest taka na co dzień. Widzimy, że rodzina ją traktuje, właśnie powiedzieli, że ma pretensje. Ja to widziałem bardziej tak, że oni właśnie ją traktują jako troszkę taką niegroźną, ale momentami niesforną, nieogarniętą właśnie dziwaczkę, ekscentryczkę. Ci krewni starają się to jednak... Jak Jakoś tolerować, nie ograniczać jej przestrzeni życiowej, idą na różne kompromisy, bo przecież widzimy, że. Z jednej strony pozwalają jej na bardzo dużo, tak? Mąż śpi mhm. w przedpokoju, żeby żona mogła no, abs absurd dla mnie, żeby żona mogła zająć dla siebie całą sypialnię, bo ona mówi, że tylko tam może pisać, tak? I ona potrzebuje całej sypialni, żeby pisać książkę, więc mąż wychodzi i to nie, że tam na chwilę, tylko on po prostu mieszka przez jakiś tam okres czasu praktycznie w przedpokoju, mhm. więc wiesz, to jest spory kompromis. Z drugiej strony, żona jest na tyle właśnie jakoś w swoim świecie, że oni muszą jej przypominać to, że jest częścią tej rodziny, że mają jakieś obowiązki też w tym domu. Czyli właśnie hmm. powiedzieć, że miałeś zrobić to, i zrobić tamto, przy stole tam wspomnieć. Właśnie mamy taką scenę posiłku, która w pierwszej chwili jest dla mnie była na przykład niezrozumiała. Gdy się pojawiła, dopiero właśnie z biegiem czasu zacząłem rozumieć, o co w niej chodziło, bo mamy scenę posiłku, w trakcie którego córka mówi na głos, że tęskni za swoją matką. Nie matką, którą widzieliśmy chwilę temu w tym domu, hmm. nie obok nich. I to jest takie nienaturalne. A żeby było zabawniej, o, czy zabawniej no to wtedy się wydaje takie, właśnie co się hmm. dzieje. Tak się uśmiechamy, ojciec odpowiada, i ja też za nią tęsknię. My z tego zrobiliśmy zajawkę dla tego odcinka. No i ten dialog wtedy się wydaje do końca niejasny, ale właśnie tak to wygląda, że ta matka jest w tym domu, ale jednocześnie jest tak mocno w swoim świecie wyimaginowanym, czy też właśnie w świecie e, choroby psychicznej apatii, że e, jakby jej tam nie czuć, nie? Właśnie. E, I problem polega na tym, że z jednej strony rodzina. E, pozwala jej na to wszystko, tak na zasadzie toleruje, to daje jej tę przestrzeń życiową, ale z drugiej strony ciężko to jednoznacznie ocenić, bo można by powiedzieć, że ten ojciec tak niby dba o tę żonę, ale z drugiej strony też to wszystko, to, to, to nie jest do końca poświęcenie, a bardziej wycofanie się, nie? że on tak trochę po prostu odpuszcza, tak dobra, rób sobie co chcesz, tak ja będę dobrym mężem, ale tak naprawdę czy on jej pomaga, no to niekoniecznie, nie? To znaczy, no wiesz, to, że faktycznie, faktycznie, ona zagarnia sobie pewną przestrzeń i to też doprowadza do tej ciasnoty w tym domu, tak? Mm -hmm. Ale z drugiej strony, no ja mówię, że dla mnie przerażający, przynajmniej społecznie, tak? Przebył ten monolog męża, kiedy on rości jej pretensje, że ona, ona, nie dba o siebie, zrób coś ze sobą. To jest bardzo, bardzo długie litania. Oczekiwaj męża, wobec tego, że chce, żeby jego żona była atrakcyjna, aż tak, aż tak i to tak chodząca, bardzo tak daleko że w zasadzie ją obraża, nie? I yy, nie wiem, która żona by zniosła taki, taki monolog. Ale właśnie więc... znowu, bo słuchaj, ja, ja też to widzę trochę inaczej, tak bardziej, yy, mm -hmm. ja dostrzegam dwoistość w tym wszystkim, zwłaszcza w zachowaniu męża, bo tak jak mówię, z jednej strony daje jej przestrzeń, co jest poświęceniem z jego strony, z drugiej strony to jest wycofaniem się. Tutaj też ja widzę w tym monologu, że z jednej strony to jest jakiś wyraz troski, tak? Na zasadzie, słuchaj, widzę, że się zaniedbujesz, że wyglądasz coraz gorzej, że wyglądasz na chorą, że porzucasz tę swoją funkcję, tę swoją kobiecość, funkcję, tak? Kobiety we współczesnym społeczeństwie mm -hmm. u nas, ale z drugiej strony, właśnie, znaczy. To, to jest tak, bo właśnie w tym nie do końca widzę roszczeniowość, nie? On tak trochę to mówi tak, właśnie znowu z takim wycofaniem, nie? Że tak trochę i to narzuca, bo po prostu tak jest w społeczeństwie, więc dlaczego ty jesteś inna? I pod tym kątem to jest nieprzyjemne, ale zarazem to jest takie po prostu, no zrób coś, nie? Tak, ja, ja ci dam pieniądze, znowu to jest niby tak, że on, wiesz, on jej daje pieniądze w przestrzeń środki, ale zarazem na tym się jego ta pomoc kończy i on się jest wycofany cały czas dalej. No tak, i w momencie kiedy pojawia się e, przyjaciel tak, tej, tej kobiety, e, który docenia jej e, pisarską, pisarską twórczość. E, w tym momencie też e, mąż w ogóle nie szuka żadnego kompromisu. Mówi, on niech on stąd wyjdzie, o co chodzi, e, nie ma zrozumienia w tej rodzinie. E, dlatego z tej perspektywy widzę, że bardzo często ktokolwiek zadaje zadaje pytanie drugiej osobie. E, z drugiej strony nie otrzymuje odpowiedzi owszem, bohaterka jest wycofana, ale odpowiedzią jest jej twórczość, jej literatura. Która dosłownie odzorowuje e, jej stany emocjonalne, jej, jej, e, to, jak, jak ona patrzy. I jedni mhm. widzą, to, co ona Ale pisze. może właśnie skupmy się jeszcze na chwilę na niej, co zanim przejdziemy mhm. do książki, bo właśnie jak mówisz, Dobrze. że od, o, książka oddaje ją, to skupmy się na jej postaci. Właśnie jak patrzysz na mananę, to jaką kobietę widzisz? E, osobę, e, może, może już nawet robię, tak, robię podsumowanie psychologiczne, e, ale osobę, która. Nie chce być w rodzinie, a w jakiś sposób trafiła tak w przestrzeń rodzinną. To jest dla mnie taki faktycznie wzorzec osoby, która po prostu społeczeństwo gdzieś tam wcisnęło ją w rodzinę, bo trzeba takie rzeczy mieć. Natomiast to jest osoba, która chyba niekoniecznie chciała, chce żyć w takiej przestrzeni, spełniać taką rolę. Generalnie właśnie, właśnie to widzę. Jakieś tam rozpaczliwe poszukiwanie tej wolności, która, która w tych czterech ścianach ją ogranicza. Mhm, wolności. No właśnie, bo. Mm-hmm. <laughs> Ten film to jest, znaczy, z jednej ten dramat rodzinny, ale z drugiej strony, tak skupiony na tej jednostce, nie? To jest dramat wyobcowanej kobiety, tylko właśnie my nie wiemy, czy, zwłaszcza przez większość filmu, tak, bo pod koniec można jakieś wnioski wyciągnąć, ale przez większość filmu my nie wiemy, czy ona jest wyobcowana na własne życzenie, czy przez te konwenanse społeczne, czy po prostu przez czynnik zewnętrzny, ale to jest wyobcowana, zaniedbana, wiecznie zgarbiona, hmm. rozczochrana kobieta, która zaniedbuje też codzienną higienę, nosi na okrągłość, te same rzeczy, nie pierze ich, jest w ogóle byle jak ubrana. I to jest mhm. ciekawe, że właśnie to wyobcowanie jest takie y, ekstremalne wręcz, bo to nie chodzi po prostu o to, że ona nie chce spełniać funkcji społecznej, którą jej w jakiś tam sposób narzucono. Nie, ona nie chce być. Człowiekiem, jako takim, tutaj w pewnym sensie, i jednocześnie ona jest tą niezrównoważoną jednostką, która przepracowuje pewne traumy, tworząc ten pamiętnik. I ja w niej widzę cały czas tę jednostkę chorą, nie? bo to nie jest też tak, że to jest jakiś jej wybór. Mam wrażenie, że to przejęło trochę nad nią kontrolę, bo ona sama. Na przykład mhm. dostrzega, jak twierdzi obrazy w kafelkach na ścianie w łazience, nie? Taki mhm. jakiś totalny odlot, y, czy jako jakiś wyższy stopień wrażliwości można to odczytywać? Może tak, ale dla mnie to zostaje przedstawione w filmie pomimo wszystko jako po prostu przejaw choroby psychicznej. Ona śni o tym, y, że jest Manan Galem. Y, mhm. Właśnie, czy Mananan Galem, chyba tam właśnie jest Manana, to imię całe w tej nazwie. I to jest to też pojawiło się w opisach, i dlatego my się spodziewaliśmy tego, tej gatunkowości, nie? że kobieta chce się stać mm -hmm. tym potworem, jakimś tam nietoperzem, bo Mananangal to jest mityczna istota z filipińskich legend, wierzeń istota o dwojakiej naturze, która w połowie jest człowiekiem. A w połowie właśnie, czy to ptakiem, czy to nietoperzem, który w trakcie polowań, polowań między innymi na ciężarne kobiety i dzieci wydaje też taki specyficzny klikający odgłos, coś jak w dziedzictwie Hereditary mm -hmm. i w legendach o Paimonie, to tutaj też wydaje ten stwór taki dziwny odgłos i to zostało, co ciekawe, wplecione w ścieżkę dźwiękową, w muzykę po prostu, w oprawę muzyczną, za którą zresztą odpowiada Nika Pasuri i to też, to, to się wydaje strasznie takie niedzielne Agetyczne, nawet w trakcie sam, na przykład nie wybijało to klikanie, bo ja nie wiedziałem właśnie, czy to jest w filmie, czy na sali, czy nie wiem, elektryka na sali wysiadła u nas. nie, Bardzo dziwny dźwięk, i to wynika właśnie z tego. Ale co jest istotne, to, to te, te jej sny, tak, to, to, znaczy ona niby o tym śni, ale to też ona tym żyje strasznie, nie? że ona właśnie. Mhm. Nie, w połowie jest cały czas człowiekiem, ale w połowie jest czymś zupełnie Spoza naszego świata, właśnie, absolutnie nie wyczerpuje definicji, właśnie jednostki. Tak, ale czy to nie jest właśnie. Usokcjalizowanej, Właśnie, fajny, fajny klucz interpretacyjny. E, śni, że jest potworem, który, który faktycznie roz, rozkłada się na dwie części. E, nogi pozostają w tej rodzinie, a reszta odlatuje. Czyli z jednej strony chęć zostania gdzieś tam w tym, w tym społecznej swojej roli, z drugiej strony ucieczka. Ta część, która odlatuje, ucieka, no co robi? Właśnie poluje na niemowlęta. To, czy, czy może być właśnie bardziej do, dosadny symbol? Niszczenia rodziny, niechcenia bycia w rodzinie, negacji rodziny jako takiej. To jest między innymi moim zdaniem film właśnie o tej dwoistości między takim życiem a takim życiem, czyli bardzo bardzo właśnie coraz bardziej aktualny temat, bo coraz bardziej singielstwo staje się w ogóle właśnie jakąś alternatywą. A tutaj mamy kobietę, która jest uwięziona w rodzinie i owszem, i owszem, możemy to w zasadzie traktować jako, że ona, ona sama na swoje życzenie, ale w pewnym sensie to jest jakaś narzucona rola społeczna. W którą też wywiodła z jakoś z rodzinnego domu, że ona nie zna w sumie czegoś innego niż rodzina, i dlatego powolutku, powolutku staje się tym, kim, kim stała się jego, jej matka. Tu może trochę za dużo spoileruje, ale właśnie między innymi trochę, trochę o to w tym, w tym filmie chodzi. Nie chciałbym go straktować jako studium choroby psychicznej, ponieważ ja już nawet w prywatnej rozmowie z tobą mówiłem, że nawet studia choroby psychicznej dobierają sobie choroby w ten sposób, żeby jakiś tam związek społeczny z widzem uzyskać. Żeby choroba psychiczna też coś odzorowywała, a nie uczyła nas, jak traktować chorego w dany sposób, bo to, znaczy, te filmy to, to nie są poradniki. Ale tak, ale chodzi mi o to, że bohater. Bo wiesz, to nie jest film o chorobie psychicznej, tylko o sobie mm. chorej. Tak? W jakiś sposób, właśnie niedomagającej psychicznie. I przez to jest to produkcja o, no właśnie, z jednej strony trochę o tej obsesji, wprawdzie apatycznej hmm. strasznie, ale jednak obsesji to, to jest mania, tak? Umówmy się. I jednocześnie o pewnego rodzaju kryzysie twórczym, ale też egzystencjalnym oczywiście, bo to tutaj hmm. się łączy. O kryzysie, jednocześnie o próbie przełamania tego kryzysu i odrodzenia się, nie? Tylko właśnie odrodzenia się albo jako. Te, te, te stopy ludzkie, albo jako ten tułów potwora, troszkę. I może teraz przed... mm. przejdźmy do samej książki. Jak już wspomniałeś, my poznajemy jej fragmenty. I jest to. Jak słyszymy, strumień świadomości, w którym pierwszoosobowy narrator opowiada o wstręcie i nienawiści odczuwanych względem swoich bliskich, czyli w tym wypadku właśnie męża i dzieci, przede wszystkim, troszkę też sąsiadów. Właśnie mamy tam te wątki pornograficzne, sceny obsceniczne. Mm -hmm. I Manana uparcie twierdzi, że ona sama, jako jednostka, jest szczęśliwa, czego jednak nie widać tak w jej postaci, i że tworząc bohaterkę literacką, stworzyła. Być zupełnie od siebie oderwany, i właśnie jak gdyby swój negatyw. Ona twierdzi, że wyobraziła sobie kobietę na swoim miejscu, która jest nieszczęśliwa. Ciężko się z tym w sumie identyfikować, w sensie. Z, z, z tym myśleniem, bo Manana nie wygląda niby na tę oazę szczęścia. Ona twierdzi, że tak, tak właśnie jest. Ona jest szczęśliwa, jej bohaterka literacka jest nieszczęśliwa, i stąd właśnie się bierze ta literacka nienawiść wstręt i to jeszcze ubrana w te mitologiczne różne myśli. No i właśnie te relacje między rzeczywistością a prozą tutaj są ciekawe. Właśnie jak Ty to widzisz, że tutaj ta proza jest odwzorowaniem jej świata uczuć, czy to po prostu ta proza jest oderwana i ona zaczyna wpływać na na emocje na życie, czy jeszcze jakoś inaczej to widzisz? To znaczy, no, w, mam wrażenie, że właśnie to jest ta droga jej: od przejścia do akceptacji tego, że to, co pisze, jest o niej, bo ona cały czas faktycznie przedstawia to jako podmiot liryczny. Ale z raz za razem ona, ona to neguje, mimo że wszyscy inni ją, jej o tym przypominają, że tu jest podobieństwo, tu jest to, tu jest tamto. W pewnym sensie, nawet w pewnym, w pewnym momencie, literatura, owszem, dyktuje jej, co co ma zrobić, ale to dlatego, że ona jest uczuciami, emocjami, ale również marzeniami. Tym, co chciałaby, żeby się stało, zrobiło, zmieniło. Więc, ale też strachem, jak... traumą, lękiem, nie? Też, też, bo faktycznie to jest strumień świadomości. Bardzo, bardzo ładnie mi przypominały te, te wersety, jedną z książek, do których lubię nawet wracać do fragmentów, czyli Nagilunch Willi Williama Barrowsa który jest w pewnych momentach bełkotem, ale jest również literaturą podświadomości. Czymś, co Baros sam w pewnych momentach po prostu tracił na tym kontrolę. I myślę, że taką literaturę w Groźnej Matce również, również otrzymujemy i taką literaturę tworzy osoba, która, która ją pisze. I ten wątek, ja mówię, że jest dla mnie najciekawszy, najfajniejszy, bo jest dotyczy... Bohaterki jako twórcy. Jako twórcy, który nie jest, który pisze, tak? Pisze, co myśli, ubiera to w jakieś podmioty liryczne, nazywa postaci czasami inaczej, nawiązuje do mitologii, ale gdzieś tam wszystko sprowadza się na nim, na tym, jak on nazywa to, to co jest wewnątrz, gdy nie potrafi tego wyrazić w przestrzeni codziennej, gdy neguje samego siebie. To w literaturze wszystko to e, zostaje ładnie ubrane w słowa, i generalnie e, to, jest też, to jest też film o tym, między innymi, jak ta przestrzeń literacka bardzo mocno gryzie się z tym, co otacz, otacza nas dookoła. Bo my, pisząc o tym, co nas interesuje, nawet yy, mówiąc nie, yy, nawet mówiąc o filmie, który mi się podobał, podobał a tobie się nie podobał, albo odwrotnie, yy, nawet krytykując bardzo ostro film, który lubisz, yy, w pewnym momencie jak, jakoś yy, w jakiś sposób tak yy, cię obrażam i to, co tworzymy cały czas, co mówimy, yy, w, pewnym, w pewnym momencie jakoś wpływa na nastroje drugiej osoby. I ona nie właśnie tak krzywdzić innych, ubiera to wszystko w postać podmiotu licznego, fikcyjnej opowieści, ale generalnie ale gener... bo generalnie artysta to jest osoba, która również uwielbia oceniać swoich bliskich, opowiada o swoich relacjach, a ta ocena czas, czasami może być negatywna, czasami kogoś obrazi, bo emocje właśnie są również tak, emocje nasze są, są czymś, na co emocje innych są podatne. I w tym momencie, i taki, takie co się robi sztuka, i yy, zadano reżyserce nawet właśnie pytanie, yy, czy sztuka, czy problem na spotkaniu QA, no nie? Czy rodzina jest problemem w jakiś sposób dla tak dla twórcy, bo. Gdy się nie ma bliskich relacji, nie, nie obrazisz nikogo, tak? Nie mówiąc mu, mówiąc mu coś, nawet mówiąc o nim, tak? W tej przestrzeni, bo, bo dzieło jest jednak przestrzenią publiczną. Ona pokazuje nawet nieznajomym, tak? Nawet nie, nie będąc temu, tego świadoma, ale jej dzieła są pokazywane innym. I w, te, w tym momencie, czy, czy to. Że my musimy obrazi, obrazić naszych bliskich no w, taki, w taki już sposób powiedzmy, czy to, że my musimy obrazić swoich bliskich, to właśnie nie, nie, nie jest już pewna granica, która, która, jest, która jest przekraczana w, właśnie w twórczości e, twórczości bohaterki filmu, no nie mhm. to też jest zadawane takie pytanie. Znaczy ja bym tutaj tylko zwrócił uwagę, nie zgadzam się z tym, jak mówisz, znaczy to określenie mnie pasuje, że to, to się gryzie, ta rzeczywistość literacka z prawdziwą tutaj, bo właśnie moim zdaniem ma Mamy przepływ, jak gdyby wpływu w dwóch kierunkach, ale to rozwinę za chwilę. Teraz bym tylko chciał powiedzieć a propos tego krzywdzenia bliskich przez literaturę, film, sztukę. To ale przecież jest to, sekunda, jeśli, tylko jeśli tylko... jedna myśl tutaj, Dobra. bo ukazało się w Polsce komiks jesienią ubiegłego roku, jak schudnąć 30 kilo Tomka Pstrągowskiego ze scenariuszem rysunki mhm. y, chyba Pałka. Tworzył i tam też właśnie stworzył się wokół tego taki mały skandal na temat właśnie osób, które były inspiracją dla postaci w komiksie, bo to jest komiks też. Autobiograficzny. Zresztą o tym była prelekcja na nie też, o której wspominaliśmy chyba w relacji z tej imprezy. I właśnie tam doszło do tego, o czym ty mówisz, tak, że ludzie, którzy stali się inspiracją dla postaci, no, nie leżało im to wybitnie, tak, że właśnie ta ich historia prawdziwa czy jakieś cechy zostały wykorzystane na potrzeby stworzenia postaci fikcyjnej, ale jednak inspirowanej. Mhm. Mm tak, to znaczy wiesz, to co mówisz, ja mówię, że sama bohaterka neguje to, że literatura jest jej życiem, natomiast jest, widać, że jest w każdym, w każdym możliwym punkcie. I to jest też fajne, jaką, jaką przestrzeń wokół tej literatury robi, robią wszyscy wokół bohaterki. Oni dyskutują o niej, o jej myślach, o jej prywatnych poglądach, oceniają książkę, bo też nie chcą odnieść się bezpośrednio do niej. Nie chcą, je, nie chcą uderzyć w nią, uderzają ale, w, tak, ale w jej, w jej jak... sztukę. Ale czy oni znają inną twarz Manany niż tę z literatury? Ona z nimi nie rozmawia. Umówmy się. Jedyny kontakt, jaki ona ma z nimi, kiedy ona mówi coś, to jest czytanie swojej książki, którą zresztą czyta. To też jest ciekawy performance, bo ona ją czyta na bezdechu, nie robiąc pałs. Nie ma interpunkcji, jak gdyby. Znaczy w momencie, gdy ona czyta. tak? Ona to wszystko czyta, jakby to było jedno słowo po drugim słowie, jedno słowo po drugim słowie, i tak po prostu przez, nie wiem, 3 minuty, 4 minuty, 5 minut i tak bla, 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 i do tego to rzeczywiście jest. Znaczy, no to jest wizja nieprzyjemna, bo ona tam przecież mówi, że dzieci, jak, jakieś potwory wyrastają po prostu z podłogi, wgryzają mhm. się w nią, okaleczają ją, że ona je depcze, jakoś tam pada taka metafora, nie? Mhm. Potem dochodzi do opisu jakiegoś współżycia, też takiego właśnie wulgarnego z sąsiadem, głównej bohaterki. No, umówmy się, to jest jedyny komunikat, który ona wysyła rodzicom. czy rodzicom, rodzinie, tak? Mężowi, w sumie ojcu też trochę, a i dzieciom swoim. Tak, a oni odsuwają to dalej. Nie chcą, nie chcą w ogóle też odnieść się do tego. Mówią, to jest pornografia, to jest obrzydliwe. To jest też fajne, że całe relacje rodzinne zostają w ogóle. Relacje też z jej z ojcem, w ogóle relacje z tym sąsiadem, nie są bezpośrednie. W sumie recenzja, robi się z nich recenzja, nie? Recenzja sztuki e, i w tym momencie fajna forma, no nie? Że nie przyjmuje się bezpośredniej formy i jednocześnie ten film właśnie przybiera taką, taką e, też formę dyskusji z sztuką, z kulturą w ogóle, a jednocześnie mamy do czynienia cały czas z e, monologiem wewnętrznym. Monologiem wewnętrznym artysty. Generalnie, generalnie to jest już nawet bardzo, bardzo pomocne dla filmu pod względem tego, jak bogaci jego jakość, no mhm. nie? I chwilę temu powiedziałeś, że literatura jest całym światem manany, nie? Mhm. Ale zobacz też, że to jest trochę tak, że cały świat manany jest jej literaturą. To nie jest tak, że Wiesz, w sensie to jest naprawdę dwukierunkowa relacja, bo rzeczywistość jest bazą prozy mm -hmm. bohaterki. Tak? Jej książka to tak naprawdę pamiętnik. Ona spisuje rzeczywiste wydarzenia, wszystko, co ją otacza, przez pryzmat tego własnego wyobcowania, tej niechęci, tego wstrętu do rzeczywistości, do swojej funkcji społecznej, tej narzuconej jej. Jednocześnie to wszystko jest zmiksowane z mitami, i przez to ta rzeczywistość na karcie już jej powieści staje się wynaturzona, spotworniona, ale z drugiej strony ta proza, czyli to, co tworzy, właśnie zaczyna wpływać, zaczyna przenikać do rzeczywistości, to znaczy życie bohaterki się zmienia pod wpływem tego, co tworzy. Kobieta. I też tego, że tworzy w ogóle, nie? Bo kobieta, abstrahując od tego, że rodzina nie akceptuje tej wizji literackiej, bo ona no, jest wulgarna, jest, ukazuje ich w złym świetle i w ogóle. Ale też Manana sama się izoluje od rzeczywistości i to tak skrajnie, nie? Bo ona popada w te apatyczne stany. Ona gdzieś tam na przykład zamieszkuje w małym pokoiku na zapleczu sklepu papierniczego, w którym jest raptem kanapa, lustro, kaktus i w dodatkowo całość jest oświetlenie, Nie ma w ogóle tam okien, jest czerwone światło, bo. Jej ten właśnie kolega, przyjaciel, właściciel tego sklepu stwierdził, że no, będzie pasowało, to w sumie nie jest do końca wyjaśnione tutaj. Mm -hmm. I no to, to jest, wiesz, no właśnie to jest takie wyrwane zupełnie z naszej rzeczywistości, też takie wyobcowane dziwne pomieszczenie, no bo kto by chciał tam mieszkać? nie ona tam po prostu przesiaduje, leżąc w jakichś dziwnych, trochę też takich kataleptycznych pozycjach, mm -hmm. do tego, jak ona w ogóle egzystuje. Ona drukuje na przykład kolejne strony tej swojej książki w obskurnej kafejce internetowej gdzieś przy jakimś bazarze, która właśnie, no tam są, tam nawet światło nie działa w tym pomieszczeniu, ten komputer też raz działa, raz nie działa, tam ten Monitor raz świeci, raz nie świeci. Kobieta kąpie się na przykład w wannie niepodłączonej do kanalizacji, w jakiejś starej, brudnej, trochę już podzawiałej wannie, którą znajduje na zapleczu, właśnie na zapleczu, za budynkiem tego sklepiku. Tak. Ona właśnie no porzuca już. całą święta... egzystencję. Hmm? Świetne motywy, nie, bo zauważ, że wszystko jak owad. Pokój wygląda jak wylęgarnia, woda brudna, tak generalnie pisanie nocą, tak, tylko żerowanie na nocy i w ogóle życie akurat o tej porze, a jednocześnie właśnie siedzenie bez ruchu w jakimś tam w jakimś tam właśnie w pokoiku, no nie skulonym, tu cały czas powraca właśnie ten motyw owada, który być może czeka na transformację. My jako widzowie też czekamy, nie? Słysząc te dźwięki, jeśli chodzi o horrorową atmosferę, to robi robotę. Nie da, nie da się ukryć. Mm -hmm. Bo w ogóle to też, ten film jest tak trochę reklamowany, jakby tutaj naprawdę miało dojść do takiej fizycznej przemiany, takiej bardzo tradycyjnej mm -hmm. w kontekście kina gatunków i horror, jakby to miała być kolejna mucha, czy właśnie jakaś opowieść o wampirze zwyczajna, ale nie, właśnie tego nie dostajemy i to, co jest ciekawe, to to, że jeszcze tak oprócz tego wszystkiego, co mówię, to właśnie ciekawe, subwersywne wręcz, to fakt, że to nie jest w żadnym wypadku, bo tak część z was cały czas może myśleć taka tradycyjna opowieść o mhm. artyście, który się izoluje jakoś, który jest niezrozumiały. Nie, bo w ogóle to jest historia kobiety z klasy średniej, kobiety w średnim wieku, co już jest nietypowe i ona wyróżnia ten film też na tle innych opowieści o chorych czy też o artystach oddalających się od bliskich przez to, że jako ta kobieta ona nie walczy na przykład właśnie ze stereotypowym patriarchatem tutaj, ona nie walczy z uciskiem ze strony męża czy z tą funkcją matki jako taką, tylko odrzuca totalnie, tak absolutnie, ekstremalnie te zwyczajowe funkcje, role. Tak ona nie chce być członkiem społeczeństwa totalnie, wybiera tę absolutną wolność Wolność ekspresji, o czym świadczy jej książka, ale też wolność egzystencji i, i to wolność też właśnie nietypową, bo ja ci powiem, y, że ja ostatecznie, y, ja ją, ona mnie męczy, ona mnie irytuje, bo ta jej wolność, abstrahując <grym> od tego, że jest właśnie taka dziwaczna, właśnie absurdalna, potworna, wynaturzona, y, to ona jest moim zdaniem pozorna. Ostatecznie kobieta staje się więzieniem, więźniem. Tym jej więzieniem jest albo jej choroba, jeżeli po prostu okroimy to wszystko. Tak, mm -hmm. do właśnie kwestii. Zdrowia psychicznego, bo też myślę, można tak to spokojnie rozumieć, albo ta jej właśnie absurdalna sztuka, bo ona nigdy tej książki nie skończy. Ona skończy książkę w momencie, gdy umrze, dlatego tak naprawdę to jej poszukiwanie absolutnej wolności zamienia się, moim zdaniem, w wejście do więzienia, z którego nie da się uciec. Więzienia, które sama sobie stworzyła i które nie pozwala na ucieczkę. To ja to rozumiem inaczej. Ja współczuję bohaterce i ja nie widzę, by. Wolność, jakiej w ogóle wymogła, z takim dylematem, jakim jest rodzina, mimo wszystko, cały czas, no nie? W ogóle znaleźć coś innego. Gdyby. Ja myślę, że jest, istnieje jakieś uwolnienie i istnieje zakończenie tej książki, ale ona cały czas jest związana z tymi postaciami ona cały czas te postaci trzyma w tej książce i w tym momencie. Będąc tak, my znamy tylko jej relację rodzinną. Ucieczka, ucieczka jest tylko na chwilę, a cały czas ta rodzina wraca, tak? To cały, czas, to cały czas ją trzyma. Ona sama też podświadomie pamięta, że ma w tę rodzinę, wraca również do ojca. Przypomina sobie relacje, które Ale do ojca wraca gdzieś tam, tylko gdzieś tam... dlatego, że ojciec jest tłumaczem. Ona nie wraca do niego jako do ojca, tylko ona jedzie do niego jako do tłumacza. I to nawet dosłownie bo przecież ostatnie ich spotkanie wygląda tak, że ona go absolutnie nie traktuje jako figury ojca, tylko... i ona nawet nie jedzie do niego jako córka nie? tylko jako autorka hmm. książki, która jedzie do tłumacza tej książki. To jest znowu odrzucenie totalne tej funkcji rodzinnej, społecznej. Tak, bo ona chce, tak, ale jest skrępowana cały czas tymi więzami rodzinnymi, kto wie, jakby się to potoczyło. Naprawdę, nie znam, nie znam zupełnie jej wolności, bo cała książka i tak od, cała, książka, cała jej twórczość i tak z powrotem odsyłają do rodziny, do traum, do wszystkiego, co ją, co ją skrzywdziło. I jakimś zakończeniem, czy jakąś wolnością mogłoby się okazać ewentualnie, właśnie, zerwanie tego, wyjaśnienie tego, ucieczka, zakończenie książki, no nie? Zaczęcie mhm. nowej. A ona ciągle trwa w nieskończoność. No dobrze, no to nie wiem, czy chciałbyś jeszcze jakieś wątki pogorszyć, czy przechodzimy do podsumowania? Przechodzimy do podsumowania, przy czym chyba zaspoilerowaliśmy cały film, to też jest Nie zdradziliśmy to to... detali. Myślę, że. Czego jeszcze nie zdradziliśmy? Detali. Tak. Detali. No dobra. W każdym razie. Ja ci powiem, że. Znaczy, ja nie chcę się bawić o jakiejś oceny liczbowe, bo tutaj tu nie ma absolutnie mm -hmm. sensu. Mm -hmm. Ja ci. Tak jak ja o tym wspominałem w relacji na scenami podcaście z całego festiwalu, że ten film ja oceniam z każdym kolejnym dniem coraz lepiej. Bo mogę sobie na spokojnie ułożyć w głowie te różne tropy interpretacyjne, tak, to te wszystkie szczegoliki, które składają się tam na jakąś większą wizję, dla mnie te symbole mogę sobie interpretować, ale nadal to dla mnie jest kino dla raczej wąskiego grona odbiorców. się bardzo, bardzo mocno artystyczne, bardzo mocno Powolne, spokojne i też męczące na swój sposób. I myślę, że wiele osób może po prostu nie dać rady przebrnąć nawet przez ten film zwyczajnie. A też masa widzów na pewno po sensie będzie niezadowolona. Jeżeli ktoś oczekuje, nie wiem, właśnie kina stricte gatunkowego, schematycznego czy rozrywki, to absolutnie tego tutaj nie znajdzie. Ale pomimo wszystko oceniam ten film pozytywnie. Tak, to było ciekawe doświadczenie. いつも。 Mhm. Ja, ja bardzo polecam ten film przy jednoczesnym stwierdzeniu faktu, że faktycznie ten film nawet chyba nie, nie, miał, nie miał wyglądać tak, jak wygląda. Wydaje mi się, że jako debiut, tak, reżyserki, ona dużo więcej chciała pokazać dużo więcej ten film mógł przynieść. Za dużo jest tu czekania, które wynika po prostu z ograniczeń, no, że nawet budżetowych. Ja cały czas czuję, że mogło na przykład w tym filmie do jakiejś transformacji dojść, a tymczasem, no. Nie wiadomo, tak nie wiadomo jak przy tak, przy tak ograniczonej, e, ograniczonych możliwościach. E, doceniam na przykład jego warstwę jako horroru, bo mimo że, e, mimo że tak to nie jest tradycyjne kinogrozy, to cały czas ten mrok dominuje i wy, wyziewa z ekranu. Więc e, myślę, że jakiś niepokój, na pewno jakiś dreszczyk poczujecie podczas samego seansu. Tylko że no, kurczę, w tym filmie mogło być naprawdę dużo więcej, też jak mówię, puenta. Nie, nijak, nijak się nie podoba to, że, że spuentowano to taka, taka a nie inaczej. Ale widać, to jest cholernie dyskusyjny film. Mm -hmm. Pójdziecie na niego i na pewno będziecie mieli mnóstwo tematów do omówienia. W kwestii właśnie tematyki rodziny, być może w kwestii interpretacji, być może w ogóle właśnie jak rozumiecie e, samą bohaterkę, która... Tutaj mamy różne postawy, tak? Ty, ty Szymas mówisz, że raczej cię odrzuca. E, ja jestem zafascynowany taką bohaterką, więc... E... Dużo różnych, dużo różnych tak bodźców na Was zadziała podczas seansu i zobaczyć to warto. No, jak mówię, najbliższe seanse na Nowych Horyzontach będą we Wrocławiu, a potem zobaczymy, jak ten, jak ten film będzie podróżował po kolejnych innych festiwalach, albo może nawet gdzieś tam trafi do kin. Ja myślę, że widzę, widzę w dystrybucji studyjnej dla niego również miejsce. Hmm. No dobrze, to myślę, że tą myślą zakończymy. Dzięki serdecznie za rozmowę, Adrianie. Dzięki wielkie. Zapraszamy Was, słuchacze, do Cinema Podcastu. A teraz ja, tradycyjnie już, będę Wam życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już za tydzień, w kolejnym nawiedzonym podcaście. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away.